Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Dałksza i opowiem Państwu dzisiaj o Marii Jaremie, Jaremiance, której chyba na szczęście nie trzeba już dzisiaj przedstawiać, ale chciałabym trochę powiedzieć o jej koncepcji estetycznej, o tym, czym był dla niej proces twórczy i też proces odbioru, który był super istotnym komponentem, ten moment aktualizowania sensu rzeźby, obrazu. A wszystko to mówię na podstawie lektury jej pism, które teraz udało się z archiwum odzyskać i na nowo opublikować, niektóre po raz pierwszy, niektóre z różnymi poprawkami, zmianami, trzymając się blisko, jak najbliżej rękopisów Jaremianki. Koncepcja estetyczna i społeczna Marii Jaremy to wyraz niezgody. Powstawała, wtórując w praktyce artystycznej, w dialogu z ówczesnymi stanowiskami społecznymi i w konfrontacji z działaniami czołowych artystów awangardy europejskiej. Jarema pisywała mało, niechętnie, w afekcie. Pretekstem większości tekstów jest chęć polemiki lub też interwencji bardzo konkretnej, przesunięcie dyskusji na inne tory. Uważała, że słowa są zasady niekompletne, nie są w stanie reprezentować materii wizualnej, używała ich z konieczności jako najbardziej ogólnego środka porozumienia między ludźmi. Deklarowała, chyba bez kokieterii, nie wiem, czy nie powiem bzdur, bo ani mówić, ani pisać nie umiem, ale pewne rzeczy mnie bardzo obchodzą i chcę się wypowiedzieć. Nie chodziło jedynie o niedostateczną sprawczość głosu kobiecego, czy modernistyczne przeświadczenie o niewyrażalności doświadczeń, ale o zasadniczą nieprzystawalność medium języka i plastyki. Żadna ekspresja nie oddaje intensywności bezpośredniej konfrontacji ze sztuką, twierdziła Jarema, a jednocześnie doceniała wagę aktu interpretacji. Musiał to być jednak język uważności, maksymalnie wyczulony na każde drgnienie kontekstu. Nie taki, który przekłada wizualność na kategorie opisowe, ale taki, który tworzy równoległy system odniesień, wskazujących nowe sposoby doświadczenia sztuki. U Jaremy zmieniają się punkty odniesienia, ale mechanizm napędzający tę koncepcję pozostaje taki sam. Kluczowy jest opór, szeroko rozumiany, wobec antagonistów, realiów politycznych, wytycznych formalnych, dominujących konwencji tworzenia, ograniczeń swobody osobistej. Niezgoda intensyfikuje poczucie niekiedy zagrożonej wolności, to zaś staje się napędem do tworzenia i problematyzowania tych działań, manifestacji oryginalności. Od początku działalności publicznej Jaremy, czyli od lat 30. XX wieku, i zaangażowania w powstanie Grupy Krakowskiej, radykalizm i krytycyzm wobec wszelkich form władzy wiązał się z otwartością na sprawy ludzi nieznacznych. Dominowało poszanowanie cudzej bezsilności i jednocześnie postulat własnej mobilizacji na rzecz ludzi słabych. Faktem jest działalność społeczna Jaremianki, począwszy od udziału w protestach na rzecz poszkodowanych, robotników i też zbiórki funduszy na pomoc potrzebującym, przez działalność kulturalną w ośrodkach właściwie zawodowych i zakładach pracy, po przygotowanie oprawy plastycznej, pogrzebu robotników zamordowanych w 1936 roku z fabryki Semperit. Jaremianka wykonała też dla nich pomnik na krakowskim cmentarzu rakowickim. Lewicowe poglądy Jaremy wybrzmiewały po raz pierwszy w manifestie pierwszomajowym z 1934 roku. Konieczność budowania frontu niezależnych artystów z robotnikami i chłopami była motywowana jednakim statusem prawno-ekonomicznym artystów i tego, co Jarema nazywała awangardą nowego ludu społecznego, czyli proletariatu. Wspólna była też sprawa walki z instytucją państwową. Przeciw, cytuję, terrorowi indywidualnemu, terrorowi społecznemu, terrorowi wojny. Oraz troska o postulaty ekonomiczne.
kolejnych latach Jarema formułowała apele o prawa artystów, zwłaszcza artystów początkujących. Zarówno podczas zebrań krakowskiego koła plastyków, które działało w ramach PPR-u, jak i podczas słynnej dyskusji artystów z politykami w Nieborowie w 1949 roku, Jeremianka domagała się państwowych środków na kulturę, rezygnacji z wytycznych kanonu socrealistycznego, czasu i przestrzeni na indywidualne eksperymenty, prawa do poszukiwań formalnych i popełniania błędów, to istotne, swobodnej wymiany poglądów, wystaw prezentujących różnorodne przejawy działalności, studiów i wyjazdów zagranicznych, przełamania izolacji i możliwości międzynarodowej konfrontacji rezultatów pracy. Upominała się przede wszystkim o wsparcie i swobodę dla młodych artystów, martwiąc się, że to właśnie ich w największym stopniu dotknie i zdeprawuje terror socrealizmu, co przełoży się z kolei na zapaść sztuki polskiej w kolejnych pokoleniach. Zasadniczą sprawą było stanowisko w sprawie losu kobiet, które prezentują niepublikowane dotąd pisma z lat 40. Jarema uznawała, że kobiety polskie wciąż są traktowane jak niewolnice, które powinny, cytuję, przeciwstawić się rzeczywistości, która jest hańbą demokracji i uświadomić sobie na nowo nowe, inne możliwości bytowania. Repertuar szczegółowych postulatów Jaremy był rozległy, jednak skupiała się przede wszystkim na rozwoju i pracy zarobkowej kobiet wszystkich stanów, ogólnej poprawie sytuacji chłopek, robotnic, prostytutek, ale i oczywiście artystek z biednych rodzin. Ważny był również ich dostęp do edukacji i kultury. Postulowała swobodę decydowania o własnym ciele, powszechny dostęp do usług medycznych, ochronę kobiet przed wpływem instytucji kościelnej, przewagą materialną i symboliczną mężczyzn oraz przemocą domową. Mówiła dużo też o swobodzie seksualnej i o konieczności bycia odpowiedzialną za swoje losy i możliwości takich wyborów. Wyzysk kobiet przez państwo polskie artystka określała jako, cytuję, zbrodnię społeczną i terror, który w końcu się przeciw niemu obrócą. Jarema dawała wyraz tym napięciom, ale i deklarowała wprost, że również od innych artystów oczekuje dowodów zaangażowania, niekoniecznie politycznego, doraźnego, ale takiego, które będzie generować nowe formy bycia, a dzięki temu także nowe formy artystyczne. Argumentowała, cytuję, żaden wielki artysta nie jest aspołeczny, ponieważ żyje w społeczeństwie, a sztuka tworzy się z jego przeżyć. Nowa sztuka związana z naszą epoką nie tworzy się programowo. W przełomowym wystąpieniu podczas dyskusji na czwartej ogólnopolskiej wystawie plastyki w 1954 roku, pierwszym po kilkuletnim milczeniu w sferze publicznej, Jeremianka prezentowała swoje stanowisko wobec kilkuletnich rezultatów polityki socrealistycznej. Nie zostawiła suchej nitki na artystach wpisujących się w ten kanon. Przede wszystkim jednak krytykowała władzę za ślepy upór, cynizm i 5 lat łamania kręgosłupów. Jednocześnie sformułowała istotne rozpoznania dotyczące nowej sztuki. Zostawiła 2 obrazy problematyzujące to samo wydarzenie – wojnę w Korei. Negatywnym punktem odniesienia stała się praca matka Koreanka Wojciecha Fancora. Patetyczną scenę czuwania dziecka przy ciele zbitej matki Jarema uznała za ciężki, ponury motyw, który jest wyrwany ze sztuki teatralnej. Propagandowy wydźwięk, realistyczne rozwiązania malarskie i prosty dramatyzm obrazu został przeciwstawiony masakrze w Korei Pabla Picassa. Jarema nie opisywała formalnie tych prac, ale skupiła się na relacji między odbiorcą i oddziałującą formą. Konwencjonalizm matki Koreanki utożsamiała z dosłownym opowiedzeniem okropności, dzieleniem czy pomnażaniem przemocy łatwymi środkami. Według Jaremy malarski gest Van Gogha
sugeruje, że klisze użyte na poczet krytyki amerykańskiej przemocy wobec Koreańczyków mogą oddać grozę wojny i cierpienie konkretnych ludzi. I właśnie w tym punkcie pojawia się główny zarzut wobec sztuki socrealistycznej. Jest nieautentyczna, sugeruje odpowiedniość mimetyczną, choć wcale nie świadczy o konkretnych realiach. Nawet się do nich nie zbliża, ani na poziomie wizualnego podobieństwa, ani charakteru doświadczenia odbiorczego. Ta sztuka jest, właśnie nie jest realistyczna. I tutaj cytat z Jeremianki. Gdyż nie zaistniała jako żywa twórczość. Jarama częściej określała ją jako kontynuację starego płaskiego akademizmu lub kulturę formy określonej. Cel takiego przedstawiania był dla niej aż nadto oczywisty. Mamienie widza jednoznacznymi skojarzeniami, podanie mu esencjonalnej fabuły, wskazanie, cytuję, tematu, który tak często pochłania bez reszty jego uwagę, ale równocześnie czyni mu sztukę bliższą, bardziej ludzką. Mechanizm tego oddziaływania stawał się Jaremie cyniczny. Odbiorca z założenia był traktowany protekcjonalnie. Konfrontacja ze sztuką nie miała być wyzwaniem, ale takim rutynowym aktem rozpoznania znanej problematyki. W dodatku widzowi oferowana była uda odczuwania, gdyż jakość przekazu, cytuję, ograniczała wzruszenie nasze do współczucia. Patrząc na obraz, nie przeżyliśmy żadnego wstrząsu. Nie jesteśmy bowiem tak wrażliwi, aby okropność dziejąca się tysiące kilometrów od nas, opowiedziana w sposób jednoznaczny, przy pomocy tej zużytej już konwencji malarskiej i literackiej, mogła naruszyć nasze oczy, wywołać fizjologiczny dreszcz, wywołać niepokój wyobraźni godny dramatu koreańskiego. Operowanie pozorem współczucia, które nie miało nic wspólnego z faktycznym poruszeniem, stało w sprzeczności z sensem, jakiego oczekiwała Jeremianka. A taki sens widziała jedynie w abstrakcji, rozumianej nie jako określony kierunek, ale sposób myślenia i działania formą. Chodziło o wyswobodzenie rytmu, odejście od zniewolenia tematem czy narracją. Wcieleniem tych możliwości były realizacje Picassa. Masakra w Korei, jego autorstwa, nie dotyczy problemu konkretnej wojny, ani nawet tej konkretnej Korei, dzięki czemu, jak przekonuje artystka, odbiór tej pracy nie bazuje na oczywistych skojarzeniach. Rozpoznaje coś więcej niż tylko znajomy kontekst historyczny i wychodzi poza taką prostą, odruchową reakcję emocjonalną. Zamiast współczucia pojawia się niepokój. Jeśli zaś obraz budzi grozę, to jest ona nienarracyjna, zaszyfrowana, co oznacza, że trudno właściwie rozstrzygnąć, jakie cechy dzieła decydują o tym efekcie. Ale i więcej, że nie sposób wskazać sił, które ją wywołują. Odczuwalna jest jednak ich sprawczość, wydarzanie się przemocy na powierzchni obrazu. Według Jaremy prace abstrakcyjne, w tym także obraz Picassa, choć stawiają opór interpretacyjny, powodując taki fizjologiczny dreszcz, nie zatrzymują się w tych granicach. Przechodzą w procesie odbioru na kolejne poziomy odczuwania i myślenia. W pismach Jeremianki kilkukrotnie powracają uwagi na temat działania emocjonalnego obrazu, złożoności i wagi tego procesu. Niewątpliwie praktyka awangardowa nie była dla niej działalnością opierającą się na dedukcji czy laboratoryjnym izolowaniu i testowaniu kolejnych środków artystycznych. Chodziło przede wszystkim o prowokowanie spotkań różnorodnych, zmiennych elementów materii, wyzyskiwanie potencjału różnicy, takie spięcia energetyczne. Cytuję, w takim widzeniu biorą udział wszystkie nasze nazwane i nienazwane zmysły, serce i mózg, twierdziła Jarema, i dotyczyło to zarówno aktu twórczego, jak i odbiorczego, które były równie istotnym momentem aktualizacji współtworzenia sensu. Cytuję, sztuka ma dwie kreacje, kreacja tworzenia i kreacja odbierania, czyli wtórne tworzenie sztuki przez widza,
Obie kreacje są równie trudne. Obie wymagają przygotowania. Bez tego artysta nie stworzy nic kreatywnego, a widz nic nie zobaczy i nic nie odczuje. Jerema jest reprezentantką afektywnego modernizmu. Z jednej strony odczuwa bezpośredniość wyrazu i realizm wywołujący proste odruchy psychologiczne. Z drugiej nie wierzy w model awangardy racjonalistycznej, formalnej, zdystansowanej i autonomicznej. Sztuka w ujęciu Jeremy powinna być wypadkową zaangażowania i inwencyjnego przekraczania bezpośrednich powiązań, tworzeniem nowych współrzędnych, poszukiwaniem innych form, tych, które odnoszą się do tego, co znane, jak również tych nieprzeczutych, możliwych do zaistnienia dopiero w konkretnym akcie artystycznym. Cytuję. I oto powstaje na płótnie fakt, który rzeczywiście staje się faktem, który nigdy wcześniej nie istniał. Fakt malarski jako jedna z rozmaitych form materializacji uczuć i myśli ludzkich. Może to zdarzenie powoduje powstanie nowego zjawiska, życia obrazu. Pytanie jednak, czym jest materia faktu? Zdaje się, że Jerema utożsamia fakt z wrażeniem, rodzajem rytmu nietożsamym z nastrojem, skojarzeniem czy stanem któregoś z nadawców czy odbiorców komunikatu. Wrażenie jest samo swoje, zawsze pomiędzy, powstaje i krąży w spotkaniu artysty, materialnych elementów obrazu i odbiorcy, nie będąc własnością żadnego z nich. I w tym ujęciu fakt nie działa poprzez ilustrację, połączenie wątków malarskich czy odszyfrowanie znaku. Oddziałuje na poziomie afektywnym, wywołuje fizjologiczny dreszcz, o którym wspomina Jarema, ale też natychmiast domaga się więcej. Trudno to wrażenie zignorować, wyładzić, wyłagodzić czy uspójnić w pierwszym odruchu interpretacyjnym i nie sposób też na jego podstawie zbudować linearnej opowieści o tym, co przedstawione. Fakt wrażenia działa na zasadzie spięcia, paradoksu percepcyjnego. Pojawia się całościowo w konfrontacji czującego ciała z obiektem, z obrazem, rzeźbą, ale jest odczuwany w sposób rwany, co wynika zapewne z niemożności przyjęcia tak złożonego, wymagającego bodźca, który nie miał dotychczas bezpośrednich odpowiedników w ludzkim doświadczeniu. Gdy Jarema domaga się od malarstwa uczestnictwa w wyzwaniach współczesności, nie liczy na jego funkcję przedstawiającą. Sztuka nie ma odtwarzać, ale współtworzyć doświadczaną rzeczywistość. Zestawiając obrazy Van Gogha i Picassa, artystka sugestywnie udziela i oddziela nie tylko dwie tradycje malarskie, ale także dwie odmienne strategie zaangażowania. Cytuję. Picasso powiększył do maksimum grozę wojny. Sztuką przeniósł sprawę na plan uniwersalny, na którym poprzez wyobraźnię wzruszenia rewolucjonizują myślenie, przestając być jedynie tym fizjologicznym dreszczem. Jedynie na tym planie można wstrząsnąć potężną, czuciową machiną naszego rozumu i odczuć konflikt, który się dzieje daleko i zrozumieć, że on dotyczy także nas. Metafora Picassa jest mniej dosłowna i bardziej skomplikowana. Van Gogh nie wiedział, że środkami naturalistycznymi nie można wyjść poza chwilowe wrażenie. Nie można stworzyć dramatu ludzkiego w dzisiejszym wymiarze. U Van Gogha konflikt zostaje lepiej lub gorzej namalowanym obrazem, podczas gdy u Picassa nie widzimy już obrazu, lecz konkretną sprawę, realnie istniejącą. Jerema twierdziła, że percepcja sztuki to praca wymagająca, wysokoenergetyczna. Niekiedy, gdy działanie obrazu jest wprost ogłuszające, porównywała je do bicia pałką w łeb. Kiedy indziej ucieleśniała doświadczenie estetyczne, pisała o jego wielozmysłowości, na przykład, cytuję, stać się okiem, kiedy będę zmieniać się w oko, kiedy cały organizm zmienia się w jedno wielkie oko,
które równocześnie nie przestaje być wszystkimi zmysłami razem i każdym z osobna. Wielokrotnie korzystała też z metaforyki planetarnej. Cytuję: obrazy, jak planety, drzemiące na ścianie, eksplodują w zetknięciu z psychiczną zawartością człowieka, na skutek przemian, których my, nie znając ich, możemy nazwać chemicznymi, eksplozją uczuć. Mowa na różne sposoby o trudnych do sklasyfikowania przemianach, które i kiedy to napięcie percepcyjne ulega intensyfikacji, a dramat obrazu zwiększa się w miarę patrzenia i dalszego odkrywania. Chodzi zatem o współreagowanie odbiorcy z obrazem, rozumiane jako otwarcie relacji, forma nowego współbycia, także wskazówka możliwych rozwiązań, argument w relacjach społecznych. Pisząc o zaistnieniu faktu malarskiego, Jarema wskazuje na podstawowy potencjał działań artystycznych, które nie powinny spełniać oczekiwań, ale je wyprzedzać, być żywą konfrontacją, sugestią zmiany, odkrywaniem nieoczekiwanych obszarów odczuwania i rozumienia. Jarema projektowała w ten sposób odbiór sztuki, ale wiele wskazuje, że sama też nastawiona była na tak intensywne doświadczenie percepcyjne. W szkicowniku zarejestrowała charakter pierwszego spotkania z pracą Picassa, zapewne w 1937 roku w Paryżu. Cytuję: pierwszy raz widziałam obraz Picassa na żywo. Eksperymentowanie Picassa, koncesja, odruch, wzruszenie. W sztuce nowoczesnej to nie jest eksperyment. Dla nich to nie jest eksperyment. Pierwsze było wzruszenie czy kalkulacja obiektu. Nie wiadomo, jedno przechodzi w drugie. Podziw dla nowatorstwa sztuki zachodnioeuropejskiej, nowatorstwa odczuwanego tym wyraźniej, że na tle sztuki polskiej, wybijającego się intensywnie, łączy się tu z uznaniem jej metody. Jarema skupia się na konkretnym obrazie, który ewidentnie przejmuje jej uwagę. Praca afektu sprawia, że trudno oddzielić siłę odruchu tego, co zmysłowo-odczuciowe, od intensywności prób interpretacyjnych. Zarazem jednak Jarema dostrzega bardziej ogólny mechanizm oddziaływania obiektów, które ogląda w galeriach paryskich. Nazywa je abstrakcją, co rozumie szeroko, przede wszystkim jako formę, która nie jest ilustracją, otwartą, oddziałującą niejednoznacznie na system nerwowy, stawiającą opór poznawczy. Cytuję: bez deformacji, transpozycji, metafory, abstrakcji nie jesteśmy dzisiaj w stanie objąć i wyrazić narastających konfliktów, uczuć i spraw, napisze Jarema, i ta deklaracja stanie się także podstawą praktyki twórczej. Między innymi sposobu projektowania rzeźb, które były pierwszym ważnym filarem jej działalności. Rzeźba funkcjonuje w tym dorobku jako sprawcze skupienie materii. Takie, które wytwarza różnice w przestrzeni. Zmienia percepcję, prowokuje do poruszenia, choćby fizycznego ruchu wokół figury. Jarema argumentowała, cytuję: tam, gdzie architekt na skutek funkcjonalnej konieczności zamyka przestrzeń gładką ścianą, tam ją otwiera zwielokrotnie malarz. Tam ją prowadzi dalej rzeźba, rozwijając przestrzeń, wprowadzając w ruch powietrze. Rzeźba w akcie odbioru zwielokrotnie odczuwanie przestrzeni, ale nie tylko. Konfrontacja z takim obiektem ma być sytuacją maksymalnie otwartą, możliwie niezdeterminowaną, to znaczy zmienną, aktualizowaną w jednostkowym doświadczeniu. Jarema wielokrotnie powtarzała, że odbiór sztuki jest procesem niejednoznacznym, właśnie dlatego, że każdy odbiera ją jakoś inaczej, czyli stwarza ją wtórnie. Jak próbowała osiągnąć ten efekt poprzez rzeźbę? Nie sposób oczywiście mówić o jednorodnej stylistyce wszystkich figur stworzonych przez tę artystkę, od tych realistycznych, jak na przykład Pomona, Macierzyństwo czy głowa Nuny też, po te, które coraz silniej
redukują funkcję przedstawieniową na rzecz aluzji, sugestii podobieństwa, jak choćby głowa Wiecińskiego, akt tancerka czy taniec. Jednak opisywana przeze mnie metoda najpełniej objawia się w przypadku tych prac, które coraz silniej deformują wyobrażenie postaci, jak na przykład dwie kompozycje z połowy lat 30., czy figura i akt również z tego okresu. Te cztery prace są połączeniem obu kanciastych segmentów, które całkowicie zacierają podobieństwo do tego, co ludzkie czy jednostkowe. Wrażenie dynamizmu i odrębnej logiki formy zostaje osiągnięte nie tylko przez nawarstwianie geometrycznych struktur, gwałtowne załamania i wklęsłości, ale także, zwłaszcza w przypadku aktu, przez prześwity, które potęgują efekt światłocienia. Jednak właśnie te bryły okazują się arcyludzkie w abstrakcyjności swoich postaci. W jaki sposób? Otóż ucieleśniają patrzącego, to znaczy prowokują go do powrotu do własnego ciała. W konfrontacji z nimi odbiorca próbuje przejrzeć zasadę ich organizacji. Opanowuje wzrokiem nietożsame, ale podatne i poddane temu samemu systemowi fragmenty i rytmowi. Śledzi nieprzewidywalne linie, usiłuje powiązać kontrasty, skupia się na wklęsłościach i załamaniach, niemal automatycznie odnosząc te jakości do odczuwania własnego ciała, a także innych otaczających ciał. Łatwiej wówczas zrozumieć ułudę zdystansowanego, obiektywnego oka. Spojrzenie niemal namacalnie się ucieleśnia. Odbiorca nie musi jednak poprzestawać na rzutowaniu wyobrażenia ciała ludzkiego na obiekt artystyczny. Najważniejsze wydarza się, gdy konfrontujemy odczucie rzeźby z odczuciem własnego ciała. W konsekwencji nie tylko zaczynamy inaczej postrzegać, lecz także czuć według jakiejś innej logiki. Możemy uzmysłowić sobie istnienie połączeń, układów czy zależności, których nie przeczuwaliśmy lub które bagatelizowaliśmy. W tym sensie rzeźby Jeremianki działałyby jako rozpoznanie obco bliskiej struktury ciała ze zdjęcia rentgenowskiego. Wiedzieć nie znaczy widzieć, a widzenie nie jest tożsame z czuciem, mogłaby sugerować Jarema, dając lekcję uważności percepcji i uświadamiając, jak wielowymiarowy i materialny może być charakter spotkania z rzeźbą. Rzeźba nie tylko staje się znaczącym obiektem, ale i ustawia na nowo odbiorcę, prowokuje fizyczne i mentalne przesunięcie. Rzeźby Jeremianki powstały w drugiej połowie lat 30. i w latach 50. nie wytwarzają w odbiorcy konkretnej postawy, nie przekazują określonego statusu, stanu czy komunikatu, a jednak, będąc radykalną różnicą, poruszają odbiorcę aż do rdzenia. Nie chodzi bowiem tylko o zmianę w odczuwaniu otaczającej przestrzeni i poruszenie mapy ciała, którą, jak twierdzą neurobiolodzy, stale przechowujemy i modyfikujemy w mózgu. Chodzi także o uplastycznienie tkanek, otwarcie percepcji na nietożsame, niejasne, trudne do sklasyfikowania bodźce, zmianę wyobrażenia o tym, które kształty uznajemy za znaczące i jak się do nich odnosimy. Chodzi wreszcie o uplastycznienie myślenia. Jeśli ten oto obiekt rzeźbiarski, z którym się konfrontujemy, okazuje się sprawczy, jest zdolny nas poruszyć, wytworzyć nowe predyspozycje, to zapewne zmienia się także nasza uważność wobec innych obiektów. Stajemy się gotowi, by uwzględniać ich materialne argumenty, kruchość, podatność na zniszczenie i deformację. I tu pojawia się już zasadnicza stawka społeczna tego projektu artystycznego Jaremy. Mechanizm tego oddziaływania znajduje odpowiedniość w malarstwie Jeremianki. Mam na myśli zwłaszcza pracę z połowy lat 50. z cyklu Kompozycje i wyrazy, między innymi głowy, kompozycja, wyrazy, figury, postacie. Te tempery i monotypie na papierze przedstawiają odludzkie kształty,
wykrzywione, rozczłonkowane, zdeformowane. Niektóre, stające się ukazywać czyjeś twarze, sugerują apatię, krzyk czy przerażenie. Na wielu z tych obrazach figury lub to, co z nich zostało, są poprzecinane lub naznaczane kolorowymi, abstrakcyjnymi formami. Mimo wszystkich różnic formalnych łączy je sposób ujmowania figury jako syntezy. Figury są formami skomasowanego wrażenia. Być może łatwiej zrozumieć tę strategię, odnosząc się do koncepcji Gilles Deleuze'a, który interpretuje sztukę Bacona. Deleuze rozpatrywał figury nie jako konkretne przedmioty czy postacie, a jako coś, co doświadcza wrażenia. Jest jego materialnym nagromadzeniem. Uznawał także, że to wrażeniowa intensywność decyduje o spazmatyczności i deformacji figur. Z tej perspektywy dzieła Bacona rejestrowały funkcjonowanie afektu jako siły wielozmysłowej, takiej, która oddziałuje na wielu poziomach, zagarnia materię przedstawioną, wprost nią jest. Prace Jaremianki na pierwszy rzut oka również stają i zdają się oddawać deformujące działanie ruchu. Faktycznie jednak to raczej jego pozostałość, przedstawienie obszarów funkcjonowania intensywności, nie proces, lecz jego efekt. Artystce udaje się prezentować kompozycje pozbawione narracji, malować krzyk, nie grozę. Deleuze sugerował, że w sztuce, jak w malarstwie, jak i muzyce, nie idzie o to, by reprodukować czy wymyślać formy, lecz by uchwycić siły. Jerema mogłaby dookreślić ten projekt, wskazując, że chodzi o odczucie podskórnych prądów epoki i świadome jej przeżywanie. Pod wieloma względami jej koncepcja stanowi forpocztę opublikowanej 20 lat później, czyli w 1974 roku interpretacji Deleuze'a. I choć w porównaniu z wywodem francuskiego filozofa teoria estetyczna Jeremy jest dość skromna, lakoniczna, niejednokrotnie wyrażona przy użyciu ideologicznych klisz, to jednak skonfrontowana z jej sposobem percepcji sztuki i własną praktyką twórczą, nabiera charakteru działalności pionierskiej w polskich realiach lat 40. i 50. XX wieku. Dziękuję bardzo.